Mężczyzna próbował podpalić własną żonę. Mówi, że żartował. Mężczyzna z Florydy mówi, że jedynie żartował, gdy przypadkowo oblał swoją żonę benzyną i później próbował ją podpalić. Ta, jasne. Kemray Samlal i jego żona wdali się w kłótnię w niedzielę wcześniej rano, gdy ten wrócił do domu pijany. Żona oskarżyła go o to, że nie zajmuje się własnymi dziećmi i spędza z nimi za mało czasu. W pewnej chwili Samlal wziął do rąk dwa noże i groził jej, że ją zabije. Później, na podstawie zeznań syna, jego ojciec poszedł do garażu po karnister z benzyną, przyniósł go do domu i oblał benzyną kobietę. Samlal przyznał, że chciał podpalić żonę, ale tylko dla żartów. Puścił nawet podczas zdarzenia oczko do syna. Z jakiegoś powodu żona broniła mężczyznę w sądzie i mówiła, że jest świetnym gościem. Jednak sąd nie posłuchał jej i oskarżył go o agresywną napaść, ale bez intencji zabójstwa. Jeśli straszenie żony nożami, oblanie jej benzyną i próba podpalenia nie są usiłowaniem zabójstwa, to co w takim razie nim jest?